Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sifu. W poprzednim materiale udało nam się pokonać Fajara, czy znaczy no, Fajara, czy tam Fajara, no botanika, mówiąc krótko. Natomiast jeśli chodzi o o kolejnych tych ludzi, no to jeszcze mamy cztery osoby na naszej liście, tak więc kontynuujmy opowieść. Okej, widzę, że zaczynam chyba w tym samym momencie, w którym skończyliśmy poprzedni materiał, co mi się bardzo podoba. Idziemy dalej. Dobra, tablica. Okej, tu nie znalazłem... W tej pierwszej miejscówce nie znalazłem czterech rzeczy. Pewnie dwie, jedna była pewnie ukryta w tym pokoju, do którego niestety nie udało mi się znaleźć ani kluczy, ani sposobu otwarcia go. Podejrzewam, że będzie to pewnie to. No ale teraz tego nie sprawdzę, bo musiałbym po prostu powtórzyć cały poziom, a tego chwilowo robić nie chcę, a pewnie jeszcze i tak się to wróci. Pewnie i tak jeszcze się tam wrócimy w momencie, w którym... O, nie tędy. A kurde, w ogóle nie ogarnąłem, że to jest ta szkoła nasza. Myślę, że to jest kolejny level, ale nie. Dobra, i mam expa. 1000 aż. Okej. Dobra, to mamy na stałe. No to co? Skupione silne podcięcie. Wydajemy. No i pięknie. Jeszcze 300 expa i będziemy mieli to na stałe odblokowane. Co mi się bardzo podoba. No i dobrze. Bo teraz ja bym chciał to odpalić. A nie, dobra, mam w skłotach coś. Znaczy coś, no w sensie, no mogę to nawet teraz od razu powtórzyć, ale chyba na razie nie będziemy tego robili. No bo jakby nie patrzeć, i tak przyjdzie nam ten. I tak pewnie w końcu zginę tak finalnie i tak będę musiał ten wszystkie miejscówki powtarzać jeszcze raz. Tak więc na razie lecimy do klubu. Okay, ile mamy lat? Muszę zobaczyć. Forget about it. If you're not on the list, you're not getting inside. Założysz się? Private party. Back off now. 34. No? KO. Ci podchodzą? Nie? Zajebiście. No to elo. Wchodzimy. Jak panisko. Yeah? What do you want? Sean, nie twoja sprawa. Sean, where can I find him? Guys, we got a problem here. Dobra, no do tego i tak by prędzej czy później doszło. To jak spałem, przyleciał cwaniaczek. Dzięki. Py! Please don't hit me. Where is Sean? He's with the fighters for the burning. Only Sean's disciples have passes to get inside. We'll see about that. Okej. Czyli cel jest prosty, zdobyć przepustkę, tylko... Który to jest uczeń Shona? To jest dobre pytanie. Co, ślepy jesteś? Właśnie was mucę. Elo?
Jeden gong skacząc z tej pały oni leżą. Ej, była parada. Dobra, teraz nie. Dobra. Nieśmiertelność. Seriously? Raczej skupienie. Podcinamy. No kurde, niestety nie było tego, co chciałem. Czyli powalenia. Ja, czemu mi tak przeskoczyło? Ops, come on! Co to miało być? Dobra, dobra, mam expa, mam. Dobra, to czekaj, to sobie wykupię. Już to skupione podcięcie na stałe. Dobra, teraz mi się wydarzy szybkie kopnięcie. 37 lat już mamy. A to za kapliczka, no come on! No god damn you! Out. Dobra, to już mam na full na szczęście, więc nie zablokuje mi się to. Tego niestety nie zrobię, ale maksymalną wartość postury mogę wziąć. Chociaż może to by było lepsze? Nie, dobra, niech będzie to. Zapas postury. Póki jeszcze mogę to brać. Chociaż pewnie to jest akurat rzecz, która będzie się resetowała pewnie z każdym podejściem do gry, więc nie wiem, czy to jest takie dobre, że ja to biorę. Ale jeszcze zobaczymy. No, pyk, dziękuję. Nieszybkie KO. Tyle ją widzieli. A serio? Załatwiłem go jednym podcięciem? Poważnie? Aż się trochę za OP wydaje być, sądzicie? Mówiłeś coś? O! Super, to znowu kolejny ten. Noć! Ja pierdzielę. Dobra, szybkie kopnięcie. Dwa razy do przodu i Y. Aj, druga moneta padła. No. I pity you. No, come on. Masakra jakaś to jest. Przecież tu były wszędzie flaszki, które mogłem wziąć po prostu i gościem mi w ryj przedzwonić. Siema. O, dziękuję. Yeah. Yeah.
Zero komentarza? Serio? Co, po prostu miałem zwrócić uwagę gracza, tak? Typiarze, typiarz. Siema. Okej, okay, KO jednym strzałem. Można i tak. Czemu mi to kontra jak w Sekiro nie wchodzą? To mnie trochę boli. No pewnie jeszcze w koziorób nie zapędźcie, cwaniaczki. Wolą ich powalać na pra... O, świetnie, jeszcze grubasy. Flaszka? Coś? Może? Tu jest flaszka. To jeszcze dwóch naraz będzie mnie atakował. Oczywiście. Je! Yeah! O nie, 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 kurde, unik. Jest! W ostatniej chwili! Dobra, z jednym będzie łatwiej, myślę. Nie! No! Po co ja się odzywam czasami? Szybki kopniaczek. Pewnie co 20 lat będzie nam jedna moneta spadała. Ja pierdzielę, ej, muszę zobaczyć jak się ich unikało. Ja to mi gdzieś napisane? Postać. opcje, wyjdź nie. Kombinacje, też nie, no kurde. O, też mogę zwykłe podcięcie robić. Przód, tył i mocny atak, okej. Okay. Kurde, brakuje mi jakiejś skill listy, bo teraz nie pamiętam jak się unik... W sensie jest... Mam to, ale potem... Aha, dobra, po prostu lewa albo... Lewa, prawo, góra... Dobra, góra to jest podcięcie, dół... nie wiem, bo lewo i prawo robi taki od tego, od ten, a do tyłu jak daje to taki odskok. A chyba w dół powinienem machnąć jak chcę zrobić tego. Ja chcę zrobić unik, tak mi się wydaje, w sensie pod tymi chwytami. Kto powiedział, że się chce zakładać? Wow, seriously? Takaś cwana? No, Jezu, jak im nabić posturę zwykłymi atakami? Tak, żeby ich nie rozwalić przy okazji. Co jest? Zwykłego ciosu przecież użyłem. Znaczy ciosu. Nie ciosu, tylko tego. No sparowałem, o to mi chodzi. Może mi się tego wydawało, że sparowałem. O, wow, otwarte. To jest dziwne. Mój koszmar senny. Z panem się żegnamy. A z tym nie zdążyłem KO zrobić, no aż szkoda. Dobra, oni się to walą tak po prostu, czy to faktycznie już jest ten cały Sean, z którym mamy walczyć? No, ciężko mi to stwierdzić. Aj. Grubcia, grub!
grubsia wypadałoby podciąć. Napierdolić na pysk. No! Miał być unik, nie było uniku. I gąb w kaczon, zajebiście. Dobra, expa nie mam. Wstawaj. O! A nie, teraz w wieku 50 lat spadło. Okej. Szybkie łucenie po mordzie. Bo teraz to wyszła idealna kontra. Out. A nie, będzie walczyć z Seanem jak nic. Tylko pytanie kiedy? Okej, never mind. No siema. You were not supposed to be part of tonight's group. Let's end this quickly. Co jest? Co to było przed chwilą? Co jest? Zgliczyłeś się? Coś czegoś wywali młotem pneumatycznym. Kurna. Come on! You impress me. Jolo, jeden kopniak wystarczył. Aha, dobra, to był jeden z jego uczniów. No dobra, no w sumie fair, przecież on tam był pokazany, że z tą pałą swoją tam stał. To mi szkoda teraz tego. Bo naprawdę nie był trudny, wystarczyło to... Znaczy w sumie żaden tutaj nie jest trudny. Dobre parowanie i tak naprawdę wszystko da się przejść. Dobra, tam jest jeszcze pustka, no to najpierw idziemy tędy. Co my tu mamy? Okej, tu mamy powrót. Spoko. Tutaj? Chyba też. A nie, tu mnie jeszcze nie było. Czekaj, czy to jest kolejny? Tak, to jest kolejny uczeń, dobra, czyli mogłem jeszcze wcześniej zdobyć tę przepustkę. Wow, tylko ten... Dobra, okej, no w sumie jestem stary. Jestem stary, więc biję więcej. No przecież podnoszę gardę, jak gra oczywiście ma to w dupie. Już, to jest zachowanie zdrowia. Aha, gówno nie jest zachowanie zdrowia, bo to jest znowu ten sam. To jest ten typ przyjaciela, którego nienawidzę. To na jedno... Wstawaj. Który nie da się na jedno powalenie rozwalić. Ale przynajmniej licznik śmierci mi nie obniża o jeden. To mi się akurat podoba. Taki mini boss, powiedzmy. Zajebiście! Nie ma tak obniżyć sobie licznik śmierci, żeby zaraz tego podnieść z powrotem do tego samego poziomu. I co? Kolejny padnie? Tak, kolejna moneta. Czyli co, pewnie coś koło 80 lat będziemy mieli maksymalnie. No dobra, ten to już padł momentalnie. Dobra, gleba. To jest znowu taki ziomek. On w DJ-ce chyba siedział z tym. No kurde!
To jest żart chyba teraz, tak? Dlaczego sądzisz, że kop w biodro jest w stanie mnie zabić? Coś mi się wydaje, że po walce z Seanem to chyba będzie koniec, jak mi się wydaje. A dobra, to na jednego strzała padł. Aż szkoda. Serio? I nic? Totalnie nic tu nie ma? Czyli co, po prostu okazać, że tutaj obniżyć ewentualnie licznik śmierci, jak rozumiem. Szkoda, że to mi się trochę nie udało. O, czekaj. Buteleczka. To z chęcią wezmę, na start jakiejś walki się przyda. Ciekawi mnie tego, czy jak my rozpoczniemy kolejny level, to czy będziemy mieli tyle samo lat, czy... się jako, czy nas ten nasz nick odmłodzi. Mam niestety dziwne przeczucia, że chyba jednak to pierwsze. Dobra, let's go. W ogóle złapałem się teraz na tym, że w ogóle nie użyłem tego rzutu kierunkowego. A mogło się naprawdę kilka razy już przydać. No pięknie, jeszcze z rurką. No! Najstarszy możliwy wygląd. O! Okej, okay. Czy to oznacza, że ten? Okay, sierpowy 2Y i pauza Y, dobra, a dalej na tym nie stać. Aha, to jest jedyna, co mnie stać, ten skupiony wymach. No to nie mam żadnego kija, bo wątpię, że pała się liczy. Dobra, to zostawmy. Okej, okay, czy teraz finalnie padnie, już padnie nasz innik? Tak! 71 lat to jest najwyżej. Czy dobra, na 71, powyżej 70. Holy shit! Any regrets now? Wow! No to mi się naprawdę spierdoli. Kurde, nie to chciałem zrobić. Dobra. Bierpałę. Trochę już się wygięła, no ale trudno. Zwiększ skuteczność parowania. No, byłoby fajne, tylko brakuje mi właśnie wyniku. Uchylnie parowanie. Zwiększ wartość uzyskiwanej postaci po danym uchyleniu. Może skupienie. Będzie lepsze. Serio, to mi też zwiększyło HP? Dlaczego? Okej, okay. Narzekać nie będę. Dobra, czy coś tu się jeszcze znajduje? Jakiś sekrecik do tej tablicy albo coś? O, możemy gazurkę wymienić na nową. Czemu nie? No nie, no pusto, nic tu nie ma. Może tutaj coś się jeszcze znajdzie, ale z tego co widzę to nie bardzo. Dobra, no to idziemy dalej. Pytanie, czy teraz czeka nas walka z bossem, czy nie bardzo? Okej, okay, ciemno się zrobiło. Halo, to jakieś ściemnienie? A nie, Jezus Maria, to jest po prostu ciemno, ja miałem iść dalej! Myślę, że jakaś cutscenka będzie, ale nie. No tak, żeby nie było za łatwo. Nice! Dobrze. Let's go into the beyond. Cielo dwóch naraz.
Sick full HP. The fittest. Dobra. No fucking way. Oła. No to pewnie zabolało. Dobra. Pała jedna złamana, to zbierzemy drugą, ale. Hej! No przecież blokuje! The winner becomes a king, and the loser a thief. How many trials do I have left before meeting Sean? Two more challenges lay ahead. Dexterity and endurance. But I'm afraid you'll be too late for the final trial. No jeśli dam się rozwalić, to na pewno. Dwa challenge jeszcze mnie czekają, spoko. Zobaczymy, może w końcu pierwszą, może będzie pierwsza śmierć, taka finalna. Co się stało właśnie? Pick up your weapon. Mam. As you wish. Okej, to było niezłe. Przyznaję. Czekaj, tu miał być podskok chyba. Kurde! No. Fuck me! Nie nauczę się tych uników, nie ma szans! Wystarczyłby jeden prosty unik, zrobić teraz podskok i wywalić gonga. Nie nauczę się tego. Utracić bieżące postępy, rozpocząć tutaj od początku. Okej, utracone doświadczenie, nagrodę kapliczek, odblokowane tym poziomem rozmiętości, których nie odblokowałeś na stałe. Dobra. Wybierz inną kryjówkę. Aha, dobra, że zacznij... Że mogę nawet zacząć ten... W tamtym od początku. Nie, dobra, jeszcze to raz. I czy będę miał 20 lat, czy będę miał... czy będę miał te 37 chyba? Ja? Dobrze pamiętam? Forget about it. If you're not on the list, you're not getting inside. Private party. Back off. 34. Blisko byłem. So dobra, no to co? Ja tam lecę do typa, a my widzimy się na miejscu. Pick up your weapon. You look like you can fight. Show me. Koleżanko. Runda druga. Podcięcie. Out. Jakby co wiadomo, żeby dojść tutaj szybciej używałem trainera, żeby zaoszczędzić sobie czasu. Niestety wcisnąłem nie tą opcję, którą chciałem i przez przypadek dodałem sobie trochę więcej expa niż bym chciał. Czy tutaj po prostu go dodałem, a nie chciałem w ogóle go dodawać. Ale w sumie myślę, że możemy chyba już to wykorzystać, no bo tak czy siak i tak bym to wszystko odblokował. Tylko teraz będzie to grubo szybciej. Ja pewnie i tak będę z połowy rzeczy nie korzystał. Aha, jakieś tłumaczenie? Halo, tablico, powiesz mi coś? Gdzie jest Sean? Tutaj? A właśnie, kurde, bo nie... A tu w ogóle są jakieś klucze do znalezienia jeszcze i takie coś. Czekaj.
Tylko niegroźny technik. No ale dostał gong tak czy siak, dobra. O, zasady Shona. Znalazłem kilka sentencji na ścianach szkoły Shona, ta jego obsesja na punkcie siły. Uczniowie przechodzą tu istne pranie mózgu. Natura wyeliminuje tych, którzy nie potrafią zadbać o samych siebie. Śmierć należy przyjmować ze spokojem. Wściekły ogień wypala. Ciekawe. Nawet bardzo. Tutaj... Uczeń Shona. Shon założył własną szkołę kung fu. Jej uczniowie korzystają z ruchów, które niegdyś widziałem w wykonaniu jego ojca. Mają dobre przygotowanie techniczne i potrafią się obronić nawet przed moimi najszybszymi ciosami. Muszę zachować koncentrację. Okej, okay, z tą przepustką mogę wydostać się bezpośrednio na wypalanie. Tutaj wzięcie udziału. Szybko noga. Trudno jest sparować jej szybkie kopnięcia. Lepiej ich unikać. Muszę też unikać jej podcięć i kopnięć opadających. Dobra. Ja oczywiście ja i moje unikanie do... Jest żart, a nie unikanie, no ale dobra. Fighters need a pass. Facet przy wejściu powiedział mi, że potrzebuje specjalnej przepustki, aby spotkać się z Shonem. Nie wiem, czy wszyscy ci ludzie są przestępcami, ale na pewno rwą się do bójki. Owiany złą sławą, klub nocny w mieście. Shon przyjaźni się z właścicielem. Pamiętam, że jego ojciec narzekał na to, jak goście radzi sobie w szkole. Zdaje się, że klientela jest niewiele lepsza. I sam Shon, czyli wojownik. W dzieciństwie parokrotnie spotkałem Shona. Nasi ojcowie się znali, obaj byli mistrzami kung fu. Nie mogę uwierzyć, że brał udział w tych wszystkich morderstwach. Bierze udział w wydarzeniu wypalanie, które odbywa się w klubie. Muszę pójść tam wcześniej, zanim zrobi się zbyt tłoczno. Dobra. Miałem to w sumie obczaić na początku, tak naprawdę tylko dodać sobie kolejne rzeczy. Ale jako, że tego nie zrobiłem od razu, to może nawet i lepiej. Dobra. Chciałem jakąś kapliczkę teraz znaleźć, to be honest. Poniekąd dlatego, że jest ona swego rodzaju checkpointem. Znaczy nie takim dosłownym, ale takim checkpointem dla mnie. Po prostu mogę tam, wiecie, jak typem ognichu mogę sobie wydać rzecz. Czy wydać punkty. Skrzynka ognia. Niewielkie stare pudło wygląda znajomo. No nie dziwię się, no bo wygląda prawie identyko jak to pudełko, którym był ten wisiorek, który mamy. Dobra, nie postać, tablica. Pewnie do tego jest ten klucz potrzebny, tylko pytanie, gdzie mam ten klucz znaleźć? Bo jak pójdę zawalczyć z Shonem, no to momentalnie będzie to koniec gry. Znaczy koniec gry, koniec levela, jak go pokonam. Oho, jakieś wspominki? Maybe. End of the road for you. The trial is fit. Are you fast enough? Dobra, sądziłem, że uda mi się go dziabnąć na strzała z tej pały, no ale niestety. Dobra, udało się. Na szczęście go rozwalić. Bo alternatywą było to, że on się przed tym wybroni, po czym dostanie buffa nagle do tego. Zobaczcie, spróbuj się uchylić może przed jakimiś ciosami. O, albo dobra. Are you serious? Ile mi tu brakło? No ludzie! Dobra, bierz tego kija. Ej kurde, ale kij póki co jak na razie jest najbardziej wytrzymały. Tyle go użyłam, on jeszcze w ogóle nie został zniszczony. Nie wiem, czy on się uszkodził. O, kapliczka? Nie, butelka. Kurde, wygląda podobnie. Mamy iść tędy. Ale tu są jeszcze drzwi. Przejdę? No niestety nie. Tu mogę przejść. Ale z tego co widzę, to chyba nic tu nie ma. O! A nie, czekaj. Co? A nie, dobra, nie, czekaj. To jest cegła, którą mogę rzucić. Ewentualnie gościa ponapieprzać trochę, no ale... Nie jest to co chciałbym tu znaleźć. Czytaj klucz do tamtej skrzyneczki. Choć obawiam się, że ten klucz to pewnie mogłem dostać, czy dostać, znaleźć trochę wcześniej. Tutaj też nic, tutaj... Tutaj co?
Deska po prostu, dobra. Znaczy deska. Taki sam kij, tylko mniej wytrzymały. Dobra, idziemy. Dobra, czyli klub zakończony, ale jest kapliczka. Czyli zaraz będzie walka z Seanem. Dobra, zwiększ skuteczność, z jaką parami wpłana postawę. Posturę, pewnie. Spoczyj. To. O nie! O nie! Kurde, nie ta opcja. Tam dalej musiałem wybierać. Tak, czy? A nie, czekaj, przy kapliczkach się nie dało. Czemu jest taki obandażowany? Przy kapliczkach się nie dało przecież wybierać punktów. Niestety. Sifu. My arms are yours. Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and feeble. Wątpię. Dobra. Czekaj, za daleko. Skubany. I wytrącił mi pałę! Człowieku, nie wkurwiaj mnie! No czemu mi parowanie nie wchodzi? Przecież blokuje jej w idealnym momencie. No, zajebiście. Dobra, ale mogę też przynajmniej powykupywać sobie wszystkie zdolności. Dobra, mamy full. Wstajemy. That was just the warm up. No, dasz mi wybrać cios czy nie? No, super. Gleba. Po mordzie. No, fuck you! Może robię to parowanie, gra ma to w dupie. Może ten wielce cwaniakuje, bo ma kurde kibo długi na 2 metry. No oczywiście, że nie pójdzie tak łatwo. As good as Yang. I thought he was unchallenged at that old bastard's school. Who are you? A ghost from your past, here to put an end to this sideshow. You picked the wrong person to haunt. No, daje parowanie! No to zrób to parowanie do nędzy! Osom! Awesome.
było nieblokowalne. Zajebiście, nawet te uniki teraz nie chodzą. Fajnie, że go w ogóle kurwa widzę! As stubborn as our elder masters. Na pysk, śmieciu! Nieblokowalny. Ale tego mi posturę przą, z tego co widziałem. Nice! Nie wiem, czy to ja robię z tym podcięciem, to jest jakiś skill, który wykupiłem, czy ja to bym robił normalnie w taki sposób. Kurwo jebana! Podcięcie! Pięścią po ryju! Zajebiście, naprawdę! Świetnie mi tu idzie. Dobra, damage wzrasta przynajmniej. Wreszcie jakieś uniki mi wpadły. Pewnie z tamtym jeszcze! Zajebie go! Zdychaj! Jesus! Ja nienawidzę przeciwników, którzy spamią po prostu jeden cios! Dobra. Ale typ rozwalony, to najważniejsze. O, to co? Okej, okay. Chyba szklanka. Tylko nie wiem, czemu się świeci. Co, takie światło? Może? Uuuu! O, proszę! Niech zgadnę, pewnie im więcej skilli odblokuję, tym bardziej drzewko się rozrasta. Ej, teraz aż żałuję, że kurde nie sprawdzałem po kolei, jak to wygląda. Ale kurde, takie drzewko to ja bym chciał mieć w ogrodzie. Tak wziąć pyk, siądziesz se tu, oprzesz się, poczytasz książkę. Elo. Dobra, jak to wygląda tutaj? No, tutaj też czterech? Nie, tutaj pięciu rzeczy nie znalazłem. No to co, teraz chyba za Kuroki będziemy szli. Za artystką. Ale to dopiero w kolejnym materiale. W tym to będzie już koniec ode mnie. To także będzie tyle. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Sifu. Przy dobrych wiatrach może uda się nam maksymalnie w 10 odcinków skończyć całość gry. No a później... who knows? Może spróbuję to na trudniejszym poziomie trudności zrobić. Czy może na wyższym poziomie trudności. Albo po prostu skończymy grę. Bardziej ku temu drugiemu skieruję. Bo nie powiem, fajne jest to Sifu, tylko... mi jest naprawdę strasznie ciężko wyczuć w ogóle całość tej akcji.
W sensie, no, głównie przez te kombinacje, no. Jakby naprawdę był, inaczej były te kombinacje, które zrobione, to może lepiej by mi to wychodziło. Raz, dwa. Nie. Raz, dwa. Czekaj. Raz, dwa, trzy. A nie, dobra, to jest to. Raz, dwa, pauza. Tylko to ma być sierpowe, a wali mu z półobrotu. A nie, to jest sierpowy z półobrotu, dobra. Czyli zwykły cios, sierp, cyk i z półobrotu jak czak. Dobra. No, trwałości broni niestety już nie uda mi się drugi raz, znaczy trzeci raz zwiększyć. A szkoda. Ale trudno. Chociaż w sumie, gdybym powtórzył sobie tego... gdybym powtórzył sobie ten pierwszy level i potem ten, to może byłbym w stanie jeszcze te kolejne rzeczy sobie wziąć. Być może. No, ale okej, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Sifu. Cześć!